Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Cześć, witajcie detailingowy dziadzia, Purlak i ich APC, uniwersalny środek czyszczący. Tak jak zauważyłeś, musiałem poprawić GSM od Kochemi, jeden z moich ulubionych APC, zresztą propozycja filmu się pojawi, Kozak do wszystkiego. I teraz tak, dlaczego? Z tego względu, że auto to jest totalny gruz, ja tam chyba nie czyściłem ponad rok, w ogóle nie ruszane, tam z tego co wiem, to tam był jakiś plak położony, ogólnie trupiszcze. Naprawdę, jak chcę coś przetestować, wchodzę do tego auta i dopiero tam się okazuje, co jest pięć. Tu, jeżeli chodzi o ten produkt, kurczę, no nie wykazał się za specjalnie, jeżeli chodzi o ten podłokietnik. Tak jak było widać, ten tłuszcz po tym plaku, nie wiem po czym to było, on go rozmazał tak naprawdę. On go rozmazał, za wiele w sumie nie zdjął. A dlaczego? Zobacz pH tego produktu. Tak, APC o neutralnym pH. Nieźle, co? Kurczę, bajka, nie? W koncentracie 9 pH. 1 do 27. No kurczę, co tu więcej? No nie ma szans, żeby to w sumie... Mówią, że pH nie jest niby wyznacznikiem. No niby tak, ale... Później wskoczyłem do... wnętrza, gdzie tam też jest grubaśnie, mega grubaśnie i zobacz co z tego wyszło.
No dobrze, dobrze, dobrze. Kolor piękny. Podsumowując ten produkt, powiem tak. Zapach. Kurczę, długo krążyłem. I tak sobie myślę, kurczę, gdzieś już wąchałem. Jakaś chemia jest, która tak pachnie. I tutaj przychodzi mi jeden, jedyny produkt. Kwaśny szampon od RRC. No pachnie po prostu identycznie. Takim grejpfrutem. Tak, jakbym wąchał kwaśny szampon RRC. Mam go rozrobionego 1 do 10 i wąchałem. No kurczę, to jest ten sam produkt, można powiedzieć. Jakbym nie wiedział, że jest to APC o neutralnym pH. Fajnie. I teraz tak, jeżeli chodzi o produkt, czy mi się podoba? Im dłużej bawię się tą firmą, tym bardziej mi się podoba. Z tego względu, że tak jak widziałeś, totalny szczur. A przy 1 do 10 całkiem nieźle zdjął. Fakt, że później musiałem jeszcze raz poprawić, ale no nie oszukujmy się. APC, które ładnie zbiera, to tutaj kłania się w okolicach 11. I wtedy się zaczyna zabawa z gruzami. Tutaj mamy neutralne pH. Więc jak na neutralne pH, produkt sobie całkiem nieźle poradził. Nie lubi mega tłustych rzeczy. Znaczy, ja bym tego produktu nie stosował do totalnych gruzów. Nie ma mowy. To w ogóle bzdura. To jeżeli patrzymy pod względem domywania gruzów, nie ma szans. Tutaj bieżące mycie auta. Będzie bomba. Na mikrofibrę. Najgorsze jest też to, że on potrafi... znaczy, czuć, że ta powierzchnia po nim jest sucha. Ale jak dobrze go, kurczę, nie zbierzesz, zostawia jakby place, więc to jest też kolejny minus. Czy jaram się tym APC? Średnio. Taki, kurczę, nie wiem. Bawi mnie to, że jest neutralne, co jest mega bezpieczne. Na tym kokpicie potrafi się zrobić bałagan w formie jasnych takich placów, jak jest za mocne stężenie APC. Tu z tym nie ma problemu. Ja to osobiście jechałem nim też w komorze silnika bez... rozcieńczenia, ciężko się pracuje. Z tego względu, że jest bardzo oleisty. Moim zdaniem 1 do 10 atakujesz wnętrze i naprawdę całkiem przyjemna zabawa. Nie jest to mistrz, dramatu też nie ma. Ciekawostka jest taka, że neutralne pH przy APC. No dobra, z mojej strony to wszystko. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!